Zobaczcie, jakie mamy luzy na spożniach. Zobaczcie, jaki tu jest patent. Szpachla i dla konstrukcji rękawica. Czyli głównym spoiwem tutaj jest farba, żeby to wszystko się trzymało. Zobaczcie, jak naprawiono. Rękawica, tylko wypełnienie. O, nawet cała para chyba jest. Ja pierdziu. Workownica schnie do rębaka, zaraz może zrobimy jakieś testy, ale niech sobie schnie, działamy dalej. Podnośnik, ładowacz do big bagów. Dwa profile, rura prostokątna, rura o przekroju prostokąta, ścianka czwórka, 50 na 10, dwie sztuki, długość 750 mm, to będzie dół. Mocowanie dolne do traktora Fi28. I tutaj otwór muszę wywiercić i tutaj jedenastka pod zawleczkę dziesiątkę. Wpuścimy sobie, rozetniemy na pół. O, żebyście widzieli. Cyk. O właśnie, tak wpuścimy. Płaskownik 90 na 10. Rozetniemy tu otwór i zaspawamy boki. I to on, połączymy sobie razem te dwie rury prostokątne. Można zrobić z całownika C100, ale mam taki materiał, to robimy z dwóch rur prostokątnych. Otwory wywiercone, obspawane tu w środku, z tej strony też dookoła. Teraz docinamy blachę, zaślepiamy cały bok. Pamiętajcie, że tutaj ma być długości użytkowej co najmniej 50 mm. Mam 54. Od końca spawu do początku otworu, żeby było co najmniej 50 mm. Tyle jest szerokość montażowa tutaj do transportu. Obspawałem już tą płaskownik, przyspawałem tutaj tak samo nasze sfożnie, bolce mocowania do traktoru. Połapałem tu już nasze rury prostokątne, to teraz wyznaczam środek. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej z tematem. Tu mamy tak, dwie rury prostokątne, dwie rury o przekroju prostokąta, ścianka czwórka. To jest 50 na 100, długość 1,90 m obie. I tutaj mam już otwory zrobione, 48, 65 środek otworu od końca. Jedna, druga sztuka i wrzucimy je teraz na te nasze dolne rury, tak żeby było odległości 80 mm od środka. I wstępnie przyłapałem tu sobie, na razie ustawiłem. Tam dałem jeszcze z całownika takie wzmocnienie na razie, żebym miał równoległość ładnie. I wyszła mi odległość 80 mm równo, tam też wsadziłem 80 i połapałem. To teraz obspawam chyba to sobie na razie na dobrze, a potem wrzucimy wzmocnienia w środek. I tak, obspawałem sobie tu już na gotowo, dookoła obszlifowałem. I teraz tak, od dołu stąd, od dołu naszych rur złączonych prostokątnych lecimy 90 cm, tu jest 90 i jeszcze 10, 100. Czyli tutaj damy łączenie, poprzeczka i tutaj druga. Dlatego, że tutaj, tu już mam gotowca, będzie mocowanie do traktora, do ciągnika, nasze cięgło, cięgno. Tu jest gotowiec, płaskownik już wypalony, 150 na 100, otwory 35. I tutaj będzie mocowanie właśnie do traktora. Dlatego na wysokości jednego otworu poprzeczka, na wysokości drugiego, tak najlepiej, żeby tu jedna płaszczyzna wyszła. To akurat jest 50 na 80 ścianka trójka i tutaj też damy, tak razem połączymy to. I drugo damy poprzeczkę, mamy otwory, środek otworu od samej góry jest 65 mm. I teraz od środka otworu lecimy do dołu. 300 mm wychodzi tutaj i tu będzie nasza trzecia poprzeczka. Damy te trzy poprzeczki i dopiero potem damy nasze skosy. Bo jak dalibyśmy teraz skosy bez poprzeczek, to naprężenia spawalnicze spowodowałyby to, żeby to nam się rozeszło o tak. Ściągnęłoby na zewnątrz. Nie byłoby równoległości. To mam jedną poprzeczkę, jeszcze dwie i
biorę się za skosy. I tak jak mówiłem, trzy poprzeczki są. Dwie tutaj dorzuciłem z takiego samego profila, czyli rura o przekroju prostokąta 50 na 100, ścianka czwórka tutaj i tutaj. Czyli mamy od dołu, od samego dołu 90 jedną, stówka drugą i od góry, czyli tutaj jak mamy oś sworznia 30, to wychodzi środek naszej podpory. Tu fajnie, bo nam się licuje. O, licuje się, bo i z tej strony na równo, a tutaj dałem inaczej, tutaj dałem wzdłuż, dlatego żeby tu uzyskać jednakową powierzchnię, żeby miał tu większą powierzchnię styku, żeby mógł nasze płaskowniki do cięgła, do cięgna, do traktoru przyspawać. To co? Chyba weźmiemy się za tutaj za skosy. Taki sam materiał, rura o przekroju prostokąta 50 na 100, ścianka czwórka i długość zewnętrzna, bo tutaj zostawimy za 2 cm z 1,5, żeby obspawać, 95. A jak? Dlatego, że tutaj, żeby nam się z tą poprzeczką łapało, żebyśmy tu mieli mocne połączenie węzła, czyli tutaj damy gdzieś i tutaj z 1,5 cm i wychodzi nam 95 po zewnątrz. I docinam takie skosy, dwa kawałki. I obspawałem już dookoła nasze skosy z tego samego profila. Fajno tutaj wyszło teraz łączenie. Tutaj w wzmocnieniu w poprzeczkach, także super. Dookoła obspawane. Tutaj, tak jak mówiłem, centa zostawiłem od krawędzi, żeby był spaw na czym położyć. Miałem dawać ten płaskownik już gotowy do mocowania do traktora, do cięgła, ale tu są otwory przecież 35, to ja je wykorzystam do mocowania siłownika, a tutaj mam taki płaskownik, taką blachę, strasznie gruba, 15, ale mam też 8, ale 8 będzie troszkę za cienka. To z tego sobie zrobię, z tego płaskownika, rozetnę na pół, to będzie miał 110 na 200 i wywiercę otwory takie jak trzeba do cięgła 28 średnicy, bo tam takie bolce sporznie wchodzą. No trochę grube, 15, ale lepiej przewymiarować niż ma być za słabe, za cienkie. Dobra, rozcinam, wiercę otwory i potem tam sobie przyspawam. Tak myślę, że w odległości 60 mm te dwa kawałki od siebie. I uszy mocowanie pod cięgło do traktora. Górne mam zrobione, tak jak mówiłem, 90 od tam od samego dołu i 100, jeden otwór, drugi wywiercone, średnica Fi25. Fi25 czy Fi26, bo tam jest sworzeń 24,5. Podajże. I tak jak mówiłem, odległość 60 mm, tutaj użytkowa jest potrzebna 50, ale dodałem po pół centymetra na stronę, żeby było luźniej. To ok, to mamy załatwione. To co, bierzemy się teraz za montaż naszego tego elementu dźwigającego worki, czyli tego co tutaj brakuje. A jeszcze z racji, że to było dłuższy ten element, bo tutaj miał 210 czy 220, to dospawałem jeszcze tutaj z takiej z płaskownika setki z jednej strony i tutaj z drugiej, tak żeby była większa płaszczyzna przylegania. No i obspawałem dookoła. Mam tu już ten element nasz nośny, dźwigający. Rura o przekroju prostokąta 60 na 120, ścianka piątka, długość równe 2 metry. To najpierw zacznę, zaspawam tutaj, zaślepię tą stronę i z drugiej strony tak samo. Potem zajmiemy się mocowaniem tutaj tulei i sworznia. I tak, ten profil największy mam już zaślepiony z jednej i z drugiej strony. To teraz tak, trzy tulejki, średnica zewnętrzna 50, wewnętrzna 35, sworzeń 35, długość 65 mm i wkładamy te tulejki tutaj w otwory. Tu otwory 51, tutaj w tą tulejkę i w tamtą ustawiamy tak, żeby nie było żadnego luzu. Wkładamy sworznia, obspawujemy. No i oczywiście tutaj, żeby była linia, równoległość tych dwóch elementów razem z tym trzecim. Udało mi się już zamontować tutaj tulejki. Musiałem trochę otwory podszlifować, bo nie bardzo chciało wejść. To już mam trzy obsadzone. Ta ma 70 mm długości, te mają po 65. I teraz muszę tylko ustawić, żebym miał wszystko w osi. Oba elementy tak samo.
i będę mógł sobie obspawać dookoła. Uleje mamy wstawione, obspawane. Tutaj mam już bez luzu. Sworzeń już zabiłem, obciąłem z długości. Tutaj wywierciłem otwór, nagwintowałem, wkręciłem śrubę 10. Tutaj podkładkę grubszą dociśnięte. Tutaj jest z milimetr luzu. Tu też zabezpieczone, wychodzi tylko w jedną stronę. To łączenie mamy ogarnięte. To teraz mocowanie siłownika. Mocowanie siłownika zrobimy w ten sposób, że tu mamy oś sworznia. I teraz tak, idziemy w tą stronę i tutaj w odległości 50 i 60 cm zamocujemy właśnie te nasze uchwyty, które chciałem dać wcześniej, tu ich wymiary. Tu już są otwory zrobione pod siłownik, jeden, drugi. I zamocujemy, będzie tutaj regulacja. Damy sobie, o tak przyspawamy, żeby były otwory na 50 i na 60. A z drugiej strony idziemy w dół. Od osi 100 cm dajemy mocowanie tutaj siłownika. O właśnie, takie wymiary. Też z dziesiątki płaskownika, też już otwór mam zrobiony, bo to gotowe. Tutaj chyba będę musiał oddać jakąś płaszczyznę sobie przyspawać i zamocujemy nasze dolne mocowanie siłownika. A to już mam siłownik. Siłownik tutaj średnica cylindra 73 mm. Szerokość średnica tłoczyska 36. Długość po złożeniu to jest 780 mm. Tutaj macie dokładne. Oczywiście siłownik dwustronnego działania. Podwójne mocowanie tutaj to siłownika z regulacją mam już zrobione, obspawałem dookoła, także jest solidnie zrobione, to teraz bierzemy się tamto naprzeciw naszego mocowania do traktora, czyli to pojedyncze. I tu zrobiłem sobie już płaszczyznę, żebym mógł postawić nasze tutaj uchwyty z takiej blachy, z płaskownika tej 15, z tej co tutaj mamy uszy i też dałem tu pod kątem prostym, to jeszcze się tutaj wzmocniło. I tutaj tak samo, także dookoła jest obspawane, także super mocno. Chociaż jakbym robił drugi raz, to bym dał dwa albo trzy o te sztuki naszej 50 na 100 ścianki czwórki. To byśmy mieli tu jedną płaszczyznę, z tamtej strony jedno. To by było tutaj pod uszy do traktora. I tutaj mocowanie siłownika było jedna płaszczyzna. Jakby dać raz, dwa, trzy koło siebie, to by było 15 cm obspawać i wystarczyło. Pakiet premium za 500. No ale nic, dałem 80 czy tam 60, ale teraz już wzmocnione, to już nie ma o czym mówić. Dobra, spawamy to. Tu już podciąłem trochę, bo siłownik by przeszkadzał. Siłownik nie byłoby pełnego zakresu ruchów. A jeszcze tutaj będę musiał jakieś żeberka zrobić, bo tu będzie za mała powierzchnia styku. Tam gdzie jest podwójne to starczy. Tu jest ok, starczy. Ale tu będzie za mało. Tutaj jeszcze jakieś dam żeberka, obspawam. I obspawałem tutaj dookoła, dałem takie żeberka z płaskownika 8, tutaj też z tyłu, żeby się dobrze trzymało, także myślę, że spokojnie wytrzyma. Obspawane dookoła, obszlifowane w środku tak samo. Teraz zajmiemy się teraz montażem sworzni, tego utnę, zagwintuję i potem tutaj dałem 32, czyli po milimetrze, nie będziemy dawać żadnej podkładki. Tu siłownik wejdzie bez niczego. A tam trzeba będzie 5 mm dać tutaj podkładki na tulejce, żeby wyśrodkować nasz siłownik. Sworzeń jeden, ten od dołu już mam obsadzony. Tutaj mam też zagwintowane, dziesiątka śrubka wrzucona, podkładka, nakrętka zablokowane. Teraz pokażę Wam, o ten akurat fajnie ciasno wyszedł. Tu nie ma żadnych podkładek. Na razie tylko poprzymierzam jedną, drugą stronę, nie będę tego zakładał, bo po malowaniu siłownik założę. O, tu ile ma, ze 2 mm, ze 3 luzu na całości, także spoko. Pełny zakres ruchu, no tyle co potrzeba, także spokojnie, nie trzeba nic więcej. Tu jest ok, to teraz zajmę się drugą stroną. Pokażę Wam drugi sworzeń, ten u góry na podwójnym uchu, też z regulacją. Też wywiercone, zagwintowane na 10, podkładka. Nakrętka, dwie podkładki, jedna sprężująca, jedna większa. Tutaj mam gdzieś po 3-4 mm luzu. Teraz, żebyście dobrze widzieli. O właśnie, to wezmę sobie z tej tulejki
takie dwa plastry po 3 mm i tu wrzucę po jednej, po drugiej i go zablokuję i potem zdejmuję do malowania i zostanie mi jeszcze tutaj mocowanie z tyłu pod haka, żeby można było worek zawiesić i do malowania. Wrzuciłem dwie tulejki po 4 mm. O, luksus. Może z milimetr luzu jest super. Ładnie, nie? Ustawione. I miałem dwa takie koła o średnicy 250 mm, grubość 6. Wyciąłem takie dwa płaskowniki. Tak ma 110, tak wiadomo 250. I obspawałem dookoła otwór 17, śruba 16 przestrzelona. Tak wygląda z tej strony. To już uchwyt jest tutaj, haka powiesimy. Może być większy otwór, grubsza śruba. No zobaczymy, czy wytrzyma. To na razie tu już mamy temat ogarnięty. Malowanie i podczepianie już przewodów i siłownika na gotowo i mam nadzieję, że jakieś testy się uda przeprowadzić. Ale tak by było tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego. Tak ma hak 180 od ziemi. Worka 150 od ziemi, a jeszcze można właśnie na podnośniku sobie podnieść. Równe 200 na maksa. Czyli 150, jak swobodnie sobie podniesiemy, 150 na maksa, a jeszcze na podnośniku to 200 metrów równe. Sam podnośnik i na cięgle 50 od ziemi. Ba 15 dół worka od ziemi. Było. 2,25 maksymalnie, może na 2,30 by wyciągnął od ziemi. No to już na każdą przyczepę wejdzie.